widzisz, jak ja już podłogę umyłam? Buty chociaż zmieniłyście? Nie? O Boże, drogi, nie płacą mi wystarczająco, żeby sobie z tym radzić. Tak jak naszemu bohaterowi dzisiejszej gry, kochani, którym jest, no, bardzo przystojny tutaj osobistość. No ja nie wiem, co się dzieje, ale jest tutaj bardzo hot tutaj człowiek, prawda? I mamy... Ojoj, dzień dobry, dziękuję, że użyłeś, o proszę bardzo, firmę sprzątającą Victorii, moje imię to Liam, i dziś, przepraszam, i dzisiaj będę ci pomagać ze sprzątaniem, co musi być zrobione, przepraszam, czy ja naprawdę muszę to wszystko powiedzieć? To jest w mojej umowie, ale wciąż! Pierwszy dzień w pracy i już od razu chcę ją rzucić. Ale to jest jedyna praca, która w ogóle jakby dała mi możliwość, żebym się zatrudnił. I w sumie też, jeżeli chodzi o kasę, nie jest aż tak źle. No troszeczkę czuję, że w ogóle sprzedaję swój szacunek do siebie. I kurczę, naprawdę potrzebuję tych pieniędzy. Życie nie jest tanie. Po prostu masz wejść, masz dobrze tutaj się zachowywać oraz wszystko posprzątać. I proszę, żeby nie było jakiegoś dziwaka w tym pomieszczeniu. Ha? Jakaś notatka? Przepraszam, musiałem pójść do sklepu, ale drzwi są otwarte. Zaraz wrócę. Ha, to takie trochę niebezpieczne, żeby po prostu tam wejść, ale co mam w sumie do stracenia? Mój szacunek do siebie i tak już nie mogę go uratować. No cóż, oni w sumie zapłacili przed tym i jeżeli będę wystarczająco szybki, nikt nie zobaczy mnie w tym głupim ubraniu. Przepraszam bardzo, to nie jest głupie ubranie, ja tutaj klaunuję przed ile? 600 tysięcy osób, które mi subskrybują, także Liam, ja nie chcę nic mówić, ale wyglądasz całkiem uroczo. Może to nie jest aż tak? Takie złe. O Boże, Liam. Słuchaj, co oni tu robili, bestii? Hello? Co to? Co tu się wydarzyło? Ja nie będę tutaj sprzątać jakiejś sceny po morderstwie, prawda? To jest po prostu prank, jakiś tam eksperyment społeczny, czy jakkolwiek to nazywają. Absolutnie nie planuję mieć za to zapłacone. Ja absolutnie stąd wychodzę. Jezus Maria, drzwi są zamknięte. Ha? O Boże. No właśnie, o nie, dobra, nie drzwi są zamknięte, tylko po prostu się, słuchajcie, zablokowały. I w takim razie właściciel niedługo przyjdzie, prawda? O Boże! Ten właściciel zaraz wróci! Stary, słuchaj, ty będziesz tym Sacrifice for the Demon, tak? Cię wezmą, kurczę, obkręcą cię tą liną jak kurczaka, włożą cię do tego... do tej gwiazdy i sprzedadzą demonom. Może jeżeli będę udawać głupiego, to po prostu jakoś wszystko się rozwiąże. Ja po prostu jakby wykonam swoją pracę i mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Okej, cudownie, moi drodzy, mamy... O, no tak, drzwi są zamknięte, znaczy są zablokowane. Mamy to wszystko posprzątać. Juu, to wygląda jak kawa. Całkiem dziwaczne, jeżeli patrzeć na miejsce, które wygląda w ten sposób. I to na białej sofie. Brutalne. No ale zobaczmy, co mogę z tym zrobić. A, dobra, sorry. Bo tak się zastanawiam, co ja mogę z tym zrobić, ale chyba potrzebuję, moi drodzy, jakiegoś sprayu do kanapy? Nie wiem. Zobaczmy. Pach, pach. I co? I... Hello? O! O! Coś się dzieje, coś się dzieje. Jeszcze raz sprayuję. Wow, to zadziałało! Morto, to ty jesteś jakby... To ty jesteś tym cleaning, tak? To ty jesteś tym sprzątającym bestii. Jakby ty się nie powinieneś tutaj zaskakiwać, to działa. To ty powinieneś ogarniać, co się dzieje. No ale cóż, to jakby zeszło bardzo łatwo. Po prostu testowałem moje szczęście. W ogóle to jest pierwszy raz, kiedy tutaj to miejsce zaskoczyło mnie w dobrym... Jakby dobrze mnie zaskoczyło, może tak to powiedzieć. Okej, i teraz jestem bardzo przerażony, że wszystko teraz się pogorszy. Dobra. Ale będę szczera, myślałam, że jeszcze bardziej musimy to wyczyścić, moi drodzy. No bo ten spray zadziałał, ale ja bym może wzięła mopa? Nie? To tak to zostawiamy? A nie, dobra. O,
udało się. O mój Boże, słuchajcie, jeżeli YouTube się skończy, to ja mam nową karierę, tak? Już outfit mam, let's go. Tylko potrzebujemy dalej mopa. Ja nie będę wchodzić w to, cokolwiek tam to jest. Dobra, bestie, jakby hello. Hello, proszę bardzo, tutaj wyczyścimy te dokładnie brzydkie, krwawe ślady. Nic tu się nie wydarzyło. Honey, dobra, bierzemy sobie skarby jeszcze tą siateczkę na śmieci. Kto w ogóle zostawiłby tak te świeczki? Absolutnie chyba chcą, żeby im to miejsce spłonęło. Nawet nie będę nic komentować, jak one są postawione. Po prostu muszę gdzieś je zabrać. Aha, czyli okej, moi drodzy, może weźmy sobie na nic i chciałabym... Dobra, chciałabym je jakoś wziąć, wiecie, jakby odłożyć, tak? Nie wiem, mopem? Mopem? Nie, to nie jest mop. Czy to jest cleaning spray? Halo? Halo? Nie, to nie jest... O! Okej! Z jakiego powodu zadziałał po prostu, wiecie, jakiś spray do sprzątania na świeczki? Czy musieliśmy najpierw je, no nie wiem, jakby zgasić, ale to nie mogliśmy tego zrobić ustami? Nieważne. Najwyraźniej nasz bohater mówi, że to zadziałało. W sumie one wciąż są użyteczne, ale nie ufałbym temu miejscu. Dobra, bestii, bierzemy to, sprayujemy, bierzemy to, sprayujemy. Honey, honey, dobra. Sprayujemy, sprayujemy, sprayujemy. Hit! Hit! I w takim razie teraz bierzemy trash bag. Yes, queen, dobra. Hello! Bierzemy to. Cudnie! Idzie to jak spad... Boże drogi, ja nie chcę w ten pentagram wejść, okej? Bo ja jestem pewna, że jak ja wejdę w ten pentagram, to się rzeczy będą działy. Jak już mamy śmietnik, to ja proponuję zabrać tę... Hello? Hello? Co to było?! Czy ta... Co ta... Głowa jakby się rusza? Czy ja mam ją złapać? Bestii! Hello? Hello? No chodź tu! No chodź tu! Mnie nie interesuje, czy jesteś demonem, czy jesteś sukubusem, czy inkubusem, czy... Cokolwiek. Ja muszę cię sprzątnąć. Mi za to płacą. Okej. O mój Boże. Dobra, zabieramy go. Zamknij się, zamknij się, zamknij się! Ej, czy to... Dobra, mam nadzieję, że będziemy w stanie to ogarnąć, a nie będzie koniec gry, bo... Dobra, zostało. To czy ja mogę w takim razie wziąć go... Juch! Uch! Uch! Czy to jest... Czy to jest znowu żywe? O mój Boże, tak, to się rusza! O mój Boże, ale dobra, najwyraźniej jest trochę otumanione. Najlepiej byłoby to włożyć do śmietnika. Proszę, nie rozwal tego... tej siatki. Mamy to, kochani, mamy to coś w, proszę bardzo, w siatce. Następnie bierzemy, nie, w sumie, nie cleaning spray, ja bym wzięła mopa i będziemy czyścić. A nie możemy tego pentagramu wyczyścić? Okej, okay, I guess, na zasadzie nie chcę nic mówić, ale ja bym nie chciała mieszkać w mieszkaniu, które miałoby pentagram, nie wiem, z wina, keczupu czy krwi na środku, ale wiecie, ja się nie znam, nie? Ja nie... O Boże, ja nie jestem... mądrym człowiekiem. Ja naprawdę nie jestem mądrym człowiekiem. Proszę bardzo, umyjmy tutaj te rzeczy. Cudnie. Ominę... co to jest? Okej. Okay. Dokładnie, okej. Okay. To jest taka sama moja reakcja! To w takim razie stąd pochodzi ten hałas i naprawdę powoli już zaczyna z tego boleć mnie głowa. Czy mogę to jakoś odłączyć czy coś? Nie wiem, kotek. Możesz to jakoś odłączyć? Skarby nie wydaje mi się, dobra, więc w takim razie, jako że my mamy mop, to mop nam nie jest potrzebny, ja bym wzięła cleaning spray, tak, weźmiemy jakiś spray, kochanie, weźmiemy dokładnie, wyczyścimy te świeczki i teraz nałożymy cudownie ten cleaning spray na to łóżko, bo tutaj się rzeczy wydarzyły, tak? Mam nadzieję, że ktoś, nie wiem, sikał się do łóżka albo miał okres, chociaż to wyglądało podejrzanie, dobra, słuchajcie, a może to był okres, Jezus Maria. Ja wezmę sobie tylko, kochani, mopa. I ja teraz sobie myślę, słuchajcie, a co jeżeli to wszystko po prostu to były, wiecie, to okres, nie? Jakby no przemilczy ten pentagram, to jest inna kwestia. Ale może ktoś, nie wiem, ma trudne miesiączki. Ja wolę tak to uznać. Potrzebujemy w takim razie mopa i wyczyścimy tę plamę po okresie na... łóżeczku, dokładnie mamy to. I jeszcze musimy znaleźć jakiś sposób, aby wyłączyć ten telewizor. Jednakże zajmiemy się tym później. Wejdziemy sobie do tego pokoju. Fajnie, fajnie, super, świetnie. O!
O mój Boże, dlaczego tu jest tak ciemno? Tak naprawdę jedyne, co mogę zobaczyć, to czubek mojego nosa. I dlaczego ktoś jeszcze jakby zajmuje się zdjęciami w ten sposób w 2024 roku? Kochani, bo o co chodzi? Kiedyś tak się wywoływało zdjęcia, właśnie było się w takim czerwonym pokoju i nie wiem, jak to działało. Tak jak mówiłam, nie jestem zbyt mądra. Ha? Co to są w ogóle za zdjęcia? Ach, nawet nie jestem w stanie powiedzieć. To wygląda jak jakiś... jak jakiś student artystyczny, który ma depresję. Okej, dobra. Prawdopodobnie ja potrzebuję terapii właśnie po tej pracy. I tak jak mówię, naprawdę nie płacą mi wystarczająco, więc... Okej, zabraliśmy to. I tu jest jakieś oko z tego, co widzę? Jakby czy oko będzie z nami rozmawiało? Czy my będziemy rozmawiać z okiem? Czym ty w ogóle jesteś? Okej, hello? O mój Boże, ja teraz umrę, prawda? Jezus Maria, to się dzieje! Nie no, nic się nie dzieje, skarbie. To po prostu jest oko, no co ja ci poradzę? Może walnijmy, jedź. Gdzie jest pan długopis? Kiedy go potrzebuję? To jest idealne miejsce, żeby walnąć to coś w oko. Boże, okej, wygrywasz. Jesteś naprawdę prawdziwy i przepraszam, czy teraz co to zrobię? Błagam, nie wyrzuć mnie do piekła. Ja naprawdę już wystarczająco wycierpiałem. Ale oko się nie odzywa z tego, co widzę, jakby ono jest całkowicie chilluje. Błagam, żeby to chociaż było szybkie. Jezus Maria, to musi być takie slimy, to musi obrzydliwie do dotyku być. Boże, biedny, on już płacze, słuchajcie, ja płaczę z nim, naprawdę, serdecznie, to jest ciężka sytuacja. I co? To zrób cokolwiek! Czy to będzie rozmawiać? O! Hello? Okej, to w takim razie naprawdę jest mi teraz głupio. No zabierzmy to bestii, dawaj to do wora i wychodzimy stąd, tak? No, prawdopodobnie może troszeczkę tutaj zareagowałem zbyt mocno, ale chciałbym powiedzieć, że jesteś naprawdę obrzydliwie brzydki i tak naprawdę ja wciąż muszę wykonać moją pracę. Naprawdę to wydaje się, jakby to było piekło albo w ogóle jakiś czyściec. I kochani, no co, no to... Możemy po prostu tutaj ogarnąć, jak się tego pozbyć. Wolałbym po prostu wyrzucić to z mojej pamięci, ale no niestety tak to teraz wygląda. Ja proponuję, mamy mop w tym momencie, więc może spróbowalibyśmy to włożyć do, kochani, śmietnika? Nie wiem, no do wora, mówię ci! Nie? Nie? No nie możemy tego włożyć do wora? Jezu, dobra, no to w takim razie, słuchajcie, jak nie ma długopisika, to ja proponuję użyć kolejnej najwspanialszej rzeczy, czyli sprayem go w mordę, tak? No proszę bardzo, lecimy! Ach, jesteś wciąż tutaj, ale technicznie w sumie jeszcze mnie nie zabiłeś, więc to jest o wiele, jakby akurat to jest dobre. Jedyna rzecz, którą widzę, to w sumie to jest twoje oko, więc technicznie... Wow, to naprawdę zadziałało! Nawet takie abominacje, takie stwory jak ty nie lubią mydła w jego okach. Kochani, czy wy to widzicie, że tam jest teraz jakiś ciemny kwadrat? Nie? Wy? Tak? Okej, dobra. Super, w takim razie, jeżeli to już zrobiliśmy, to może proponuję stąd wyjść. Wydaje mi się, okej, dobra. Dobra, tu się nic nie wydarzyło, bo chciałam powiedzieć, wiecie, że wydaje mi się, że już wszystko zrobiliśmy, prawda? O, moment. Podeszłam do tego telewizora z boczku i tutaj chyba go odłączyliśmy, więc tutaj nasz bohater mówi, że to jest najwyraźniej odłączone i na szczęście to nie jest najdziwniejsza rzecz, która mi się dzisiaj wydarzyła. Hello? Jeszcze raz? Co jeszcze raz robimy? Czy my próbujemy wyciągnąć kabel? No da! O! To jest zaskakujące. No cóż, to jest absolutnie o wiele, wiele gorsze. Nie jest... chyba nie będzie gorzej niż to, prawda? Okej, wyłączyło się. Na szczęście. Mamy to. Juch! Dobra. I teraz, kochani, w takim razie... O! Już chciałam powiedzieć, że... O Boże, już chciałam powiedzieć, że może coś musimy jeszcze posprzątać, ale chyba coś się dzieje i nasz bohater mówi, czekaj, co to było? Kocie, ja nie wiem, co to było. Może... Ha... Może możemy wejść? O mój Boże, ono znowu się zacięło. O, może to jest właściciel, dobra! Ile razy mam ci mówić, żebyś to naprawił? To zacina się cały czas! Nie gap się teraz na mnie, otwórz to! Ty... Dwoje? Tutaj było ich wiele? No weź się bardziej na to oprzyj, no!
A, o Boże, ja... Naprawdę jest bardzo duży problem. Uważaj! O wiele lepiej. Włamywacz? Co? Przepraszam bardzo, nie, dajcie mi wytłumaczyć. Poczekaj, twój strój. Ha! O, to ty jesteś naszą sprzątaczką, prawda? Ale jak wy... Och, absolutnie nie praw mi komplementów. Nie potrzebuję oczu, żeby to zobaczyć. Mówiąc na ten temat, powietrze jakieś wydaje się być o wiele, wiele czystsze. I aura wydaje się być naprawdę świetna. Jestem w stanie zobaczyć, jak nasze mieszkanie się poprawiło. Naprawdę świetnie się spisałeś, skarbeczku. Nie ma za co. My naprawdę byliśmy tacy bardzo zajęci tymi wszystkimi rytuałami, że nie byliśmy w stanie znaleźć czasu, aby posprzątać. To jest naprawdę ciężka praca, wiesz? Nie mogliśmy stworzyć właściwej atmosfery, żebym się skoncentrowała. The vibes were off, kochani. Vibes nie były zbyt dobre. The vibes? Yes! Jakieś niskie duchy wykorzystywały naszą relację z piekłem albo z wszechświatem, cokolwiek, i one absolutnie rozwalały cały ten vibe. Ta przestrzeń zaczynała być straszna i nie mogliśmy w żaden sposób powitać jakiegokolwiek stworzenia do tego miejsca. A no właśnie, jak już o tym mówimy, czy chciałbyś posłuchać o naszym panie, o naszym bóstwie? Ba, demonie z jakiegoś w ogóle świata emeraldowego. On jest... Ja naprawdę bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że już muszę iść. Ale ty już idziesz? No cóż, w takim razie wydaje mi się, że nic nie możemy na ten temat poradzić. Jest to naprawdę przykre, serio. Uda nam się stąd wyjść? A przepraszam, ja muszę iść, ponieważ mam innych klientów, którym muszę posprzątać mieszkanie. O, ale przykro. Wiesz, tak naprawdę chcieliśmy tutaj znowu rozpocząć rytuał i na pewno wiesz, że takie rzeczy mogą być naprawdę zaskakujące. I to jest strasznie okropne i mozolne, aby sprzątać po każdym rytuale, więc może spróbowałbyś nam w tym pomóc. Przepraszam bardzo, ale naprawdę czas to pieniądz i to wszystko, więc muszę... Okej. W takim razie dlaczego nie powiedziałeś wcześniej, kochanie? Takie rzeczy naprawdę mogą być rozwiązane bardzo łatwo. Tutaj jest bardzo malutki papier z ofertą. Nie musisz się tym dzielić ze swoją firmą. Oni w ogóle nie muszą wiedzieć. A wiesz, ty w sumie już wykonałeś swoją pracę, więc jeżeli zostaniesz tutaj na chwileczkę dłużej, naprawdę nikt nie powinien wiedzieć. Więc... Chłopie, nie bierz tego na piwku. It's not worth it, baby. To nie jest absolutnie potrzebne. Czy mogę? Ja mogę wziąć, jakby zrobić kilka zdjęć z łazienki, te, które się jakby robiły. Mam nadzieję, że policja... mam nadzieję, że policja przyjmie to jako dowody. O mój Boże. O, podobały ci się! Wiesz, one... Oczywiście, że były tutaj na zakończenie mojej lekcji sztuki. Wiesz, ja w sumie sama jestem artystką i wiesz co, naprawdę pozwolę ci, aby sobie kilka zatrzymał. Widzę, że you're a man of a culture as well. O! Pewnie. O nie. O Boże. I co teraz? Dzięki za granie! O mój Boże, słuchajcie! Ojejku, jakie to było przeurocze! Biedny Liam, on naprawdę nie dostaje wystarczająco pieniędzy, żeby sprzątać takie rzeczy, ale mi to się bardzo serdecznie podobało, mam nadzieję, że wam również, i błagam was, sprzątajcie swoje demoniczne rytuały sami.